Cześć, witam Was bardzo serdecznie, Roberto z tej strony. Chcę Wam pokazać, co udało mi się do tej pory zrobić. A mianowicie chodzi o dokończenie sterownika, już tak powiedzmy na zycher. Sterownik już skończyłem, nawet zrobiłem tutaj trochę prowizoryczny ten uchwyt do tego sterownika, bo się trochę chwieje, bo jednak to troszeczkę waży. Ale jakąś trzecią nogę tutaj myślę jeszcze zrobić, żeby tu się nie skręcał, nie przewijał. Siedzimy teraz w zetorze, w tym większym, w 8011. No i już Wam pokazuję, jak to będzie działać. No więc mamy tak. Tak jak mówiłem, no jest uchwyt do błotnika i tak jak mówiłem, trochę się to buja delikatnie, dlatego tutaj jakąś trzecią nogę zrobię, żeby to się nie skręcało, bo to jest zrobione z kątownika. To zrobiłem z kątownika. No później Wam pokażę może jak. No i się to przewija, żeby to było zrobione z profila, byłoby wszystko pewnie w porządku. No ale mamy takie coś. Mamy taki sterowniczek. Tu jeszcze brak mi uchwytu na tablet. Prądem od sterownika hydraulicznych elektrozaworów wszedłem sobie tutaj przez dławik oczywiście. Tu wychodzi główny prąd. No i u mnie tu jest gniazdo 12 V. 12 V jest tutaj gniazdo i się po prostu wpinam. Zasada działania. Zasada działania już pokazuję. Czyli włączamy sobie kluczyk. Ja tu mam oddzielny jeszcze przełącznik do włączania gniazda 12 V. Tego 3-pinowego. No i włączamy. Jest włączone. Sterownik jest już włączony. Jest teraz pryskanie. Włączamy pryskanie. Kontrolka gaśnie i tam teraz powiedzmy, że w opryskiwaczu z tyłu jest mieszadło. Przekaźnik chodzi. Wyłączyliśmy pryskanie. No i mieszadła pracują wszystkie. Gniazda USB robiłem na oddzielnym włączniku, żeby mieć nad tym kontrolę. Tak jak mówiłem już wcześniej, że przykładowo tablet i Garmin, który będzie prawdopodobnie leżał tam sobie na podszybiu. Tablet i Garmin powiedzmy, że się naładowały, to robi pyk, żeby nie popuchły baterie. Dalej, no jest to delikatnie podświetlone. Tu jest taka poświata na pryskaniu, o w ten sposób. Na pryskaniu i na tych sekcjach tutaj są taka mała poświata biała, a tu gdzie cyfry są taka czerwona. Mamy sobie sekcję opryskiwacza. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, bo mam 15 metrów. No i przykładowo jedziemy sobie po klinie. Są teraz sekcje wszystkie włączone, a robimy do góry. Jest off. 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 I wyłączyliśmy wszystkie. Dlaczego tak, że... Dlaczego na odwrót? Bo dużo osób się mnie też pytało, dlaczego jeżeli jest wyłączone, to się świeci. Ano dlatego, że te kontrolki są dosyć rażące, tak może tego tutaj nie widać, ale kontrolki są rażące i po prostu raziłoby to po oczach w momencie, kiedy to by było wszystko włączone. No ale załóżmy, że jedziemy sobie na polu z klinem, pryskamy. No i jest, kontrolka się świeci, tu niech się świeci, ta jedna, może od niej nie oślepnę, ale niech się świeci w momencie, kiedy pryska, już niech tak zostanie. No i dojeżdżamy do klina, wyłączamy przykładowo pierwszą sekcję, ujeżdżamy kawałek drugą, trzecią, dojechaliśmy do końca brzega, wyłączamy pryskanie, z powrotem bierzemy wszystkie sekcje, żeby były włączone, wyjeżdżamy już z klina, włączamy pryskanie i cała filozofia. Na dole mam oczywiście mój sterowniczek od hydrauliki, czyli rozkładanie, składanie, góra, dubelka, poziomowanie, no i do góry blokuje się stabilizację. Po całym zabiegu robi się pyk. No i tutaj niekoniecznie się wyłącza i zasilanie wspólne jest już wyłączone, czyli od hydrauliki i od sterownika sekcji. Jak włączymy, to włącza nam się zarówno to,
jak i hydraulika. Na tym mi zależało i jest to sparowane ze sobą. Co mamy tutaj? Tak jak mówiłem, przewód siedmiożyłowy. Przewód siedmiożyłowy jest już. Siedmiożyłowy jest tutaj wyprowadzony z boku sterownika. W razie bym chciał odpiąć opryskiwacz, po prostu wypinam ten przewód tutaj w środku, podczepiam, kładę go sobie na opryskiwaczu i opryskiwaczem odjeżdżam. 7 żył mi starczyło, bo jeden biały to jest wspólna masa wszystkiego, zielony to jest 5. sekcja, brązowy 4., żółty 3., czerwony 2., czarny 1. i niebieski jest pryskanie on off. No i 7 żył mi starczyło, bo to wystarczyło mieć wspólną masę i 6 prądów, 6 plusów. No i jest ok. Kolejną sprawą, jaką wziąłem pod uwagę, to to, że ten ciągnik będzie pryskał pszenicę i kukurydzę, a niestety jeszcze buraki muszę pryskać 7211. Dlatego zrobiłem to na zasadzie tego, że odpinam sobie, odkręcam sobie kontrę. Ściągam z kontry i mogę zanieść sterownik cały do drugiego traktora, tak? Teraz z powrotem to zakładam. W ten sposób, nawet jest jeszcze mała regulacja, delikatna tak czy tak, aczkolwiek no mi najbardziej chyba odpowiada do końca w prawo. Teraz sobie śrubo kontruję. No i możemy pryskać, tak? Jedziemy sobie i pryskamy. Na chwilę obecną wydałem już około 200 zł na to wszystko tutaj w tym sterowniku. Wczoraj złożyłem zamówienie, jeżeli chodzi o elektrozawory, jeżeli chodzi o armaturę elektrozaworów, czyli złączki, szybkozłączki, tłumiki spuszczania powietrza w elektrozaworach, siłowniki pneumatyczne. Siłowniki, jakie wybrałem do sekcji, to są 16x75, a siłownik 6, czyli od włączania pryskania on-off, to siłownik 16x100, czyli ma 10 wysuwów, a nie 75. A 16 to jest to średnica tłoka. No i tam wyszło około 700 zł. I pozostałe takie koszty tutaj, po które musiałem ponieść, to myślę, że w 1500 zł myślę, że się wyrobię ze wszystkim. Ale półtora to nie jest 6, czy 7, czy 8, bo takie były ceny tych elektrozaworów. Takie były ceny tych elektrozaworów aragowskich. Arak ogólnie dużo sobie życzy za takie rzeczy. Mi się wydaje osobiście, że te pneumatyczne rozwiązanie tych zamykania tych sekcji to będzie żywotniejsze jak te elektrozawory oryginalne, bo słyszałem, że no zależy które, bo są tam jakieś elektromagnetyczne, czy jakieś jeszcze jakiś drugi rodzaj, któryś z nich jest bardzo wadliwy i słaby do opryskiwaczy, bo nie mają one tam za dużo IP, czyli wodoszczelności, i podobno lubi się to schrzanić, a jeden kosztuje no sporo. Kolejna sprawa to ja w 8011 muszę zarobić pneumatykę, ponieważ u mnie pneumatyka kończy się na tym, tu jest zaślepione i nie ma butli i regulatora ciśnienia. Małą butlę mam, pneumatyczną z 30. Jest tu trochę farba zeszła, ale to jest cała butla, nic jej tu nie jest. Jedynie słyszę, że coś tam w niej lata.
to muszę ją wypłukać dobrze. No i butlę mam. Regulator ciśnienia też mam, leży na złomie, ale to jest zdrowy regulator, bo wykręcony z 30 jakiejś. No i muszę to dzisiaj założyć. Zobaczymy, co mi się to uda zrobić. A więc u mnie w zatorze wygląda to w ten sposób. Jest tutaj sam ten odwadniacz i do odwadnienia odwadniacz, o proszę bardzo, ile wody. Dobra, wylejemy to. Ja tego nie używałem jeszcze. No i niech sobie tam kapie. Dobra. No i mam takie coś. Czyli jest odwadniacz od 30 i regulator powietrza. Boję się go trochę podpiąć, bo tutaj jest dziurka na górze. I nie wiem, co w tej dziurce tu powinno być, ale było to na dworzu i trochę to chyba tam zardzewiało w środku. I nie wiem, czy tego nie rozkręcę, bo trochę się boję, żeby to nie strzeliło. Ale to muszę przykręcić teraz do tamtego odwadniacza. I myślę, że będzie dobrze. Regulator ciśnienia jest już założony. Teraz by należało tą butlą się zająć. Jakoś tą butlę będę musiał tu umocować, bo nie mam do niej obeim. Będę musiał coś wykombinować, ale to się zrobi. Sterownik z tej strony wygląda tak. Tak jak mówiłem, uchwyt bardzo prowizoryczny. No i tak to się prezentuje. That's awesome.